Jest z nami Grzegorz Mentzfel z firmy Epson. Powie nam coś o wyjątkowym produkcie, o papierze Kozo, który napięty na odpowiednią oprawę brzmi tak. Tak, witam serdecznie. Tak jak Michał pokazał, jest to jeden ze sposobów na oprawę tego papieru. Natomiast może troszeczkę o samym papierze. On się charakteryzuje tym, że został wykonany w 100% z morwy papierowej, więc jest to bardzo nietypowy materiał dla produkcji papierów, dla druku fotografii czy do druku jakiejś reprodukcji dzieł sztuki. Natomiast artysta, który stworzył ten papier dla Epsona, Gary Warner, on tak świetnie dobrał wszystko, żeby ten papier doskonale się nadawał do zadruku na naszych drukarkach pigmentowych. Charakteryzuje się on tym, że posiada bardzo niską gramaturę, bo ten papier ma zaledwie 34 gramy, więc możecie sobie wyobrazić, jak cienki jest ten papier w porównaniu do większości naszych papierów fine artowych, tak jak na przykład Colpress Bright, który ma gramaturę aż 340 gram, więc dziesięciokrotnie niższa gramatura w porównaniu do tego papieru. Natomiast sam papier Kozo charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużą wytrzymałość. Nawet po namoczeniu, gdzie jest, musimy ten papier namoczyć, aby w ten sposób oprawić, jak tutaj Michał zaprezentował. Po wydrukowaniu musimy go oddzielić od papieru, który jest dla niego nośnikiem i wtedy mamy ten właściwy papier Kozo, który nas interesuje. I ten wydruk po wyjściu z drukarki, po oddzieleniu od tego nośnika musimy namoczyć. A ze względu na to, że jest to wydruk pigmentowy, więc nie musimy się tutaj obawiać, że ten wydruk ulegnie zniszczeniu, musimy go namoczyć, rozłożyć na równej powierzchni, dać mu chwilę odpocząć, można go delikatnie rozciągnąć. On mimo swojej gramatury jest naprawdę mocny. I następnie smarujemy ramkę medium akrylowym. To jest taki świetny klej do tych celów, który nie zostawia jakichkolwiek zabarwień. Przykładamy ramkę, obciążamy ją lekko i papier po wyschnięciu przykleja się do ramki i jest napięty i uzyskujemy taki doskonały efekt takiego bębenka. Jest to sposób oprawiania zaczerpnięty z tradycji japońskiej, gdzie w ten sposób powstają te tak tradycyjne okna japońskie czy parawany, więc artysta, który ten papier dla nas stworzył, tutaj ideę tego papieru, to on właśnie stamtąd zaczerpnął pomysł na to. Natomiast wielu artystów znalazło w tym papierze jakby źródło inspiracji do swoich prac, bo można zobaczyć, że charakteryzuje on się doskonałą przepuszczalnością światła. No, to możemy w ten sposób zobaczyć, więc dla wielu dało to jakby pomysł na tworzenie różnego rodzaju abażurów, parawanów, prac, które można eksponować w oknie, więc jak sami widzicie, jest to bardzo nietypowy nośnik i zachęcam do korzystania. Dziękuję.